Drogo umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, bardzo się raduję z przywileju, że mogę być wśród Was i że mogę usłużyć także dobrym Słowem Bożym, co jest wielkim, przeogromnym przywilejem od Ojca Niebiańskiego. Ale nim rozpocznę temat, trzeba, żebym przekazał pozdrowienia miłości. Służyłem ostatnio w dwóch zborach, w Leżachowie i w Tychach przez kolejne niedziele. Także zbór Pana w Łodzi. Wszystkie te zbory przegłosowały, aby pozdrowić serdecznie w imieniu Pańskim z miłością wszystkich drogich braci i siostry zgromadzonych na tej uczcie duchowej. Również specjalnie Braterstwo Szwedowie prosili mnie, ażeby przekazać ich miłość. Oni nie mogą być na konwencji, ale słuchają nas przez internet. Także brat Horst Glesman przysłał do mnie prośbę, żeby przekazać jego miłość chrześcijańską i miłość całego zboru Bad Ems, gdzie szczególnie wymienił brata, siostrę Jarek Janinę, siostrę Wiesię Dyson i jej męża, który jest gospodarzem domu, w którym zbierają się bracia i siostry ze zborów Bad Ems. Z przyjemnością te pozdrowienia przekazuję z życzeniami wzajemnych błogosławieństw Bożych. Drodzy bracia i siostry, nasz przedmiot będzie oparty o list apostoła Pawła do Rzymian, 8 rozdział, wersety 14 i 16. 8 rozdział, 14 i 16 werset. Bo którzykolwiek Duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi. Tenże Duch poświadcza Duchowi naszemu, iżeśmy dziećmi Bożymi. Mieliśmy przywilej mówić na konwencjach w Krakowie i w Gliwicach na temat napełniania się Duchem Świętym. I ten przedmiot był oparty o 5 rozdział listu apostoła Pawła do Efezjan. Lecz dzisiejszy wykład będzie nieco inne brzmienie miał. Mianowicie słowo duch, ono ma w Piśmie Świętym co najmniej 11 znaczeń. I jednym z nich jest nauka, nauczanie, pochodzące od Ojca Niebiańskiego przez prawdę, jaką Bóg zawarł w swoim Słowie. I właśnie w tym naszym tekście apostoł mówi, że tenże Duch poświadcza Duchowi naszemu. A więc jest to świadectwo Ducha. Świadectwo Ducha. I to świadectwo Ducha obejmuje sobą prawdę Słowa Bożego jako nauczanie Boże, nauczanie nas przez Boga. Myślami pochodzącymi od Boga,
wyrażonymi w Słowie Bożym, w Biblii, Starego i Nowego Testamentu. I jest tutaj powiedziane, że ci, którzy posiadają charakterystyki, którzy wykonują różne dzieła, sprawy i tak dalej, według upodobania woli pańskiej, ci mogą spodziewać się, że są synami Bożymi. Oczywiście te słowa apostoł Paweł pisał do malutkiego statka. I w pierwszym rzędzie oni mogli być uznani za rzeczywistych synów Bożych poprzez ożywienie usprawiedliwienia i spłodzenie ich z Ducha Świętego. I tacy nie budowali swej pewności na niepewności, ale budowali swą pewność na prawdziwym świadectwie nauki Bożej, którą otrzymywali przez Słowo Boże. Którzykolwiek Duchem Bożym, czy my także możemy mieć takie świadectwo? Przede wszystkim pamiętajmy o tym, iż wszystkie te zasady, które dotyczyły malutkiego statka, zasady prawdy, zarządzenia pańskie, metody postępowania, metody uczenia się i tak dalej, one wszystkie mają zastosowanie do innych klas ludu Bożego. I Bóg nie zmienił tych zasad. One obowiązują nadal. I te zasady, które odnosiły się do małego statka wieku Ewangelii, a szczególnie zostały uwidocznione przez prawdę paruzji, przez onego sługę, tak jak on te różne elementy dla nowego stworzenia przedstawił w szóstym tomie paruzyjnym, powinny być przez nas badane, powinny być przez nas praktykowane, powinniśmy być biegli w posługiwaniu się tymi myślami w tym celu, aby dostosować się do boskich zasad postępowania w każdej sprawie naszego chrześcijańskiego życia. Tak więc jest to ogólnie przywilej ludu Bożego. Drodzy bracia i siostry, Pismo Święte daje nam siedmiorakie świadectwo Ducha Świętego w sprawach naszego poświęconego życia. Po pierwsze, jest to oceniające zrozumienie głębokich rzeczy Słowa Bożego. Głębokie zrozumienie? Tak. Oczywiście do tego jest potrzebna w szczególny sposób udostępniona nam zdolność pojęcia, otrzymania oświecenia umysłu i serca, bez którego jedynie powierzchowne rzeczy mogłyby być zrozumiane ze Słowa Bożego. Gdy otworzymy sobie Księgę Objawienia, 5 rozdział, a 1 werset, to tam bardzo pięknie, w ilustracyjny sposób jest to przedstawione. I widziałem po prawej ręce siedzącego na stolicy księgi napisane. 5 rozdział, 1 werset. Wewnątrz napisane, czyli wewnątrz zwoju,
i zewnątrz. Ale zauważmy, co z tymi księgami jest. I zapieczętowane 7 pieczęciami. Czy ktoś mógł te pieczęci rozerwać, zdjąć i zajrzeć, co tam pisze w środku? 2 werset. I widziałem anioła mocnego, wołającego głosem wielkim: kto jest godzien otworzyć te księgi i odpieczętować pieczęci ich? A nikt nie mógł ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią otworzyć onych ksiąg, ani wejrzeć w nie. Tajemnica. I płakałem bardzo, iż nikt nie był znaleziony godny, aby otworzył i czytał księgi i wejrzał w nie. Wtedy mi jeden z onych starców rzekł: nie płacz, oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, który jest z pokolenia Judowego, korzeń Dawidowy, aby otworzył księgi i odpieczętował 7 pieczęci ich. Tak, drodzy bracia i siostry. Istnieje zatem w pierwszym rzędzie potrzeba naszego drogiego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa, by odpieczętował te księgi dla nas, by otworzył nasze oczy zrozumienia głębszych rzeczy Bożych. Te na zewnątrz można było odczytać jako powierzchowne zrozumienie boskich myśli. Ale to, co znajdowało się wewnątrz, wymaga, aby Pan Jezus jako nasz wódz zbawienia, jako ten, który jest godzien otworzyć te księgi, i my uznajemy tę godność w najwyższym stopniu, Jezusa potrzeba dla tego celu nam wszystkim. Tak jak śpiewaliśmy w pieśni: Jezus jest mój. Niechaj każdy z nas w swym sercu uczyni Jezusa swoim nauczycielem, swoim zbawcą, odkrywcą prawdy i ducha prawdy. Nie tylko powierzchownych rzeczy, ale zrozumienia i rozjaśnienia głębokich rzeczy dobrego Słowa Bożego. Gdy udamy się do Ewangelii Marka, to tam w 4 rozdziale Ewangelii Marka Pan Jezus pokazuje, że jest to przywilej ludu Bożego. Od 10 do 12 wersetu czytamy: a gdy sam tylko był, pytali go ci, co przy nim byli ze 12, o to podobieństwo. A on im odpowiedział: wam dano wiedzieć tajemnicę Królestwa Bożego, ale tym, którzy są obcymi, wszystko się podawa w podobieństwach, aby patrząc patrzyli, ale nie widzieli, i słysząc słyszeli, ale nie zrozumieli, by się snać nie nawrócili, a byłyby im grzechy odpuszczone. Tak, to jest specjalny przywilej, drodzy bracia i siostry, ludu Bożego. Zrozumienie głębokich rzeczy Bożych. Innym Pan nie pozwala zrozumieć tych głębokich rzeczy. Tylko tym, którzy przychodzą do Boga przez Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł odnosi się do tej myśli, ja muszę położyć, przepraszam was na chwilę, ten zegarek przed oczyma. Bo jeżeli nie będzie leżał przed oczyma, to może być źle. A więc
Udajmy się do pierwszego listu do Koryntian, drugi rozdział. I tam święty Paweł coś na ten temat nam mówi. Cały ten rozdział od drugiego wersetu aż do szesnastego właśnie tłumaczy tę sprawę, ale nie mamy nawet czasu odczytywać całego tego rozdziału. Ale weźmy sobie werset od dziesiątego. Ale nam to Bóg objawił przez Ducha swojego. Tak, jako świadectwo Ducha, jako boskie nauczanie. Szczególnie objawił to Kościołowi. W specjalny sposób w paruzji przez onego wiernego i roztropnego sługę, gdy podał te prawdy jako prawdy na czasie podczas żniwa wieku Ewangelii. Albowiem Duch wszystkiego się bada i głębokości Bożych. Bo któż z ludzi wie, co jest w człowieku? Tylko Duch Człowieczy, który w nim jest. Także też i tego, co jest w Bogu, nikt nie wie, tylko Duch Boży. Aleśmy my, to znaczy my jako lud Boży, jako Boża rodzina, nie przyjęli Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, które rzeczy nam są od Boga darowane. O których też mówimy nie tymi słowy, których ludzka mądrość naucza, ale których Duch Święty naucza. To ma być boskie nauczanie. I to jest właśnie znaczenie słowa Duch w naszym tekście, już zauważyliśmy. I co czynimy w ten sposób? Do duchowych rzeczy duchowe stosując. A więc do duchowych rzeczy stosujemy duchowe rzeczy. Ale cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego. Albowiem mu są głupstwem i nie może ich poznać, przeto iż duchownie bywają rozsądzone. Ale duchowny, ten, który ma Ducha Pańskiego, Ducha Pańskiego w zakresie, o którym mówiliśmy w Gliwicach, jako boskie usposobienie, jako boski zmysł, czyli ducha zdrowego zmysłu, ducha zdrowego rozsądku i patrzy boskim spojrzeniem na wszystkie rzeczy. Taki duchowny, czyli każdy z ludu Bożego, który potrafi duchowne rzeczy do duchowych rzeczy stosować, rozsądza wszystko, lecz sam od nikogo nie bywa rozsądzany. Albowiem któż poznał zmysł Pański? Któż go będzie uczył? Ale my zmysł Chrystusowy mamy. Drodzy bracia i siostry, jak bardzo radujemy się z tego, że Bóg dał nam tego ducha zdrowego rozsądku, że możemy powiedzieć o sobie, jeśli należymy do rodziny Bożej, że mamy zmysł Chrystusowy. Jakże wielki to przywilej każdego z nas. A więc Ducha Bożego mamy i wszyscy w ten sposób możemy karmić się, drodzy bracia i siostry, dobrym Słowem Bożym, mając to pierwsze świadectwo Ducha, nauczania Bożego. Drugim świadectwem Ducha są niebiańskie aspiracje. Chcemy powiedzieć, że nawet Jezus, jako doskonały człowiek, posiadał ziemskie aspiracje, ziemskie pragnienia i dążenia. Dopiero od Jordanu,
gdy został spłodzony z Ducha Świętego, zaczął posiadać duchowe aspiracje, niebiańskie aspiracje i uczynił, przyswoił je sobie jako swoje. Dlatego te duchowe aspiracje odnosiły się do wszystkich nowych stworzeń, spłodzonych z Ducha Świętego. Tych, którzy mieli Jezusa jako swego brata, jako swoją głowę, jako swego przyszłego oblubieńca. Jego braci jako współczłonków tego samego ciała, którzy w miejsce ziemskich rzeczy pragnęli duchowych rzeczy, pragnęli zwycięstwa i oglądania twarzy Jezusa Chrystusa w boskiej naturze. Oni mieli nieziemskie, te ziemskie porzucili, a mieli duchowe aspiracje. Lecz obecnie poświęcający się lud Boży nie ma duchowych aspiracji. Zarówno nieliczni młodociani godni, którzy pozostają jeszcze na ziemi, jak i poświęceni obozowcy Epifanii nie mogą mieć duchowych aspiracji z tego powodu, że podobnie jak ojcowie Starego Testamentu nie są spłodzeni z Ducha Świętego. Także nie mają ożywionego usprawiedliwienia, ale mają tymczasowe usprawiedliwienie, w którym Ojciec Niebiański poczytuje, jedynie poczytuje ich wiarę za sprawiedliwość. Tak właśnie było z Abrahamem, z Izaakiem, z Jakubem. Tak było z Dawidem i innymi starożytnymi godnymi. I na podobnej zasadzie Pan postępuje obecnie ze swym ludem w rozszerzonym żniwie wieku Ewangelii. Tak więc dostrzegamy, drodzy bracia i siostry, że nie mamy nadziei, które miał Kościół, ale to nie znaczy, że nie mamy żadnej nadziei, bo mamy nadzieję i mamy aspiracje osiągnięcia doskonałej ludzkiej natury. Mamy nadzieję zwycięstwa i zawarcia nowego przymierza z Ojcem Niebiańskim po próbie lub najpóźniej w próbie małego okresu poświęcając się samemu Bogu. Mamy nadzieję żyć wiecznie, począwszy od 8000 lat. Mamy zatem aspiracje, o których Słowo Boże mówi, że są właściwe dla nas, słuszne. Podobnie młodociani godni w małym okresie, gdy będą spłodzeni z Ducha Świętego, będą mogli mieć duchowe aspiracje do poziomu, na jaki Bóg uzna za właściwe ich wywyższyć w duchowej naturze razem z ojcami Starego Testamentu. A więc i te duchowe aspiracje będą ich udziałem, choć gdy chodzi o poświęconych obozowców Epifanii, oni nigdy nie dostąpią tego przywileju. Tak więc, drodzy bracia i siostry, posiadanie aspiracji zgodnych z okresem czasu, w którym dana klasa żyje, ale aspiracji uznanych przez Boga jako właściwe, jest potrzebnym świadectwem Ducha Świętego. Trzecia rzecz, trzecie zaświadczenie, że tak powiem, Ducha Świętego, które niechaj każdy z nas otrzyma i uzyska, to sposobności służby. Sposobności służby, jakie Bóg udzielił poświęconym. Pamiętamy, co apostoł mówi do Rzymian 12:1.
Proszę was wtedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest rozumną służbę waszą. Pozwólcie, że podkreślę ponownie tę ostatnią frazę pierwszego wersetu. To jest rozumną służbę waszą. Tak, Bóg daje przywilej poświęconym jednostkom wykonywać rozumną służbę dla siebie, dla ludu Bożego, dla wszystkich, wobec których On życzy sobie, byśmy tę służbę wykonali. Jak wielki to jest przywilej. Bóg umieszcza nas w sytuacjach, które wymagają służenia Jego sprawie. To nie jest tak, że ta służba to jest służba od taka sobie tam, jak potrzęśnięcie rękawem. Ale to jest służba, która ma być czyniona w ofiarniczy sposób, która ma być wykonywana wiernie, gorliwie, bo boskie zaproszenie tutaj do tej służby dotyczy i dotyka serc wszystkich tych, którzy są poświęceni i którym Bóg daje przywilej jakiejś służby, nawet najmniejszej. Brat Johnson pięknie to wyraził i w jego życiorysie jest to napisane, że pragnął, tak mocno pragnął służyć Bogu i sprawie Bożej, że modlił się, aby był nawet wycieraczką, o którą będą wycierać nogi wszyscy, jeśli to będzie pożyteczne dla nich. Jeśli to będzie użyteczną służbą dla drugich, służbą dla Boga. Drodzy bracia i siostry, dobrze tę myśl zauważmy. Gdy Pan dał nam przywilej jakiejś służby, szanujmy ten przywilej. Nigdy tym przywilejem nie pogardźmy. Zawsze ceńmy ten przywilej. To jest tak wielkie błogosławieństwo, które Pan nam dał. I szafujmy wszystkim tym, co Pan nam dał, wykorzystując każdą sposobność, by służyć Panu Bogu Wszechmogącemu. Nigdy nie wycofajmy się z tej służby. Jeśli cokolwiek złego uczynimy, naprawmy to. Przeprośmy Ojca Niebiańskiego w imieniu Jezusa Chrystusa. Bo jeśli tego nie uczynimy, niestety nie będziemy mieli tego świadectwa Ducha Świętego. Że podobamy się Bogu, bo sposobności służby wykorzystywane przez nas, służby wiernie wykonywanej, gorliwie, z radością, ze czcią dla Boga. Te sposobności służby tak realizowane aż do ostatniego tchu są świadectwem, że jesteśmy prospektywnymi synami Bożymi w obecnym czasie. Ale jeśli tego nie czynimy, jeśli zaniedbamy tę służbę, uważajmy, uważajmy, drodzy bracia i siostry, uważajmy. Tak więc jest to trzecie, bardzo ważne świadectwo Ducha Świętego. Czwarte świadectwo to wzrost w podobieństwie do Chrystusa. Apostoł w tym 8 rozdziale listu do Rzymian, on tam bardzo wiele myśli porusza. Ale zobaczmy wersety 29 i 9 tylko. 8 rozdziału. Albowiem, które on przejrzał, te też przeznaczył,
te też przeznaczył Bóg. Bóg to przeznaczył, aby byli przypodobani obrazowi Syna Jego. Czy dobrze będzie, jeśli ponownie tę frazę przeczytam? Myślę, że tak. Które On przejrzał, Bóg przejrzał w swoim planie, taką klasę i takie jednostki. Te też przeznaczył do tego celu, aby byli przypodobani obrazowi Syna Jego, żeby On był pierworodnym między wieloma braćmi. I werset 9. Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest Jego. O, jak ważne myśli tutaj są podane. Jeśli kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest Jego. Jezus poprzez rozwój wyższych, pierwszorzędnych łask, jako aktywnych i jako kontrolujących łask charakteru, a następnie drugorzędnych, trzeciorzędnych, nasz Pan przez rozwój tych wszystkich łask, jako nowe stworzenie, skrystalizowany charakter, utrzymał w cierpieniu najwyższy i najdoskonalszy charakter ze wszystkich stworzeń. Ze wszystkich stworzeń. Jak pięknie o nim jest powiedziane w psalmie 45, drodzy bracia i siostry. 45 psalm, a 3 werset mówi o naszym Panu Jezusie z takim charakterem. Piękniejszyś nad synów ludzkich. Piękniejszyś. Nie ma nikogo piękniejszego od naszego Pana. Nad synów ludzkich. Tak, On był próbowany jako doskonały człowiek pod dwoma prawami. Po pierwsze pod prawem naturalnym, napisanym na sercu doskonałego człowieka. Po drugie pod prawem zakonu, pod którym urodził się jako Izraelita. A jako nowe stworzenie był próbowany pod prawem miłości ofiarniczej, miłości bezinteresownej. I w tym wszystkim okazał zupełne posłuszeństwo. Okazał rozwój, krystalizację charakteru uczynionego niezłomnym w chwilach prób najcięższych, które przechodził jako nowe stworzenie w ogrodzie getsemańskim i jako doskonały człowiek w ostatnich 13 godzinach swego życia na krzyżu włącznie. Tak, On jest godzien. I dlatego piękniejszy jesteś nad synów ludzkich. Rozlała się wdzięczność po wargach twoich, przeto, że cię pobłogosławił Bóg aż na wieki. Tak, drodzy bracia i siostry, nasz Pan wyglądał, a Bóg przeznaczył wszystkich Jego naśladowców. Drodzy bracia i siostry, Bóg przeznaczył nas, którzy tu jesteśmy zgromadzeni. Bóg przeznaczył wszystkich, którzy nas słuchają poprzez internet. Bóg przeznaczył cały swój lud na obliczu ziemi, niezależnie gdzie się znajduje, w jakim krańcu tej ziemi. Na co? Abyśmy byli przypodobani obrazowi Syna Jego, który jest piękniejszy nad wszystkich synów ludzkich w swoim charakterze, w
Co to oznacza? To oznacza mieszkanie w Chrystusie dla Kościoła, dla 144 tysięcy członków oznaczało to mieszkanie w Nim jako w jednym ciele, którego głową był nasz Pan. Dla nas oznacza to mieszkanie w Duchu Chrystusa, w Jego usposobieniu, w przypodobaniu się Jego charakterowi. A więc mieszkajmy w Nim. I bądźmy podobni w naszych charakterach do charakteru naszego drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Czy kogoś innego Bóg wystawił nam za wzór? Nie. Abyśmy byli przypodobani obrazowi Syna Jego, aby On był pierworodnym pomiędzy wieloma braćmi. Jedyny, tylko Pan. Tylko Pan i tylko Pan. Tak więc, drodzy bracia i siostry, niech podobieństwo do naszego Pana w naszych charakterach błyszczy pięknem, które błyszczało w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. O, muszę pośpieszyć się. Piątą rzeczą, o której tu chcemy powiedzieć, to są prześladowania za wierność prawdzie i sprawiedliwości. To mogą być złe traktowania przez ludzi z powodu ich złych wyobrażeń, z powodu naszych praktyk religijnych, zrozumienia prawdy i ducha, głoszenia tej prawdy i tak dalej. Dzisiaj nie mamy tych prześladowań, jakie na przykład w średniowieczu były, w ciemnych wiekach. Ale mamy różne inne formy prześladowań, którym musimy sprostać. Starożytni godni mieli wiele prześladowań. Apostoł Paweł mówi o nich w 11 rozdziale listu do Żydów, czy do Hebrajczyków. Tam mówi, że nawet byli niektórzy przecierani piłą, drodzy bracia i siostry. Wyobrażamy sobie to? Jakby nas ktoś tutaj położył i wziął, ale nie przeżynał piłą. Tam jest powiedziane przecierany piłą. To znaczy, żeby zadać więcej cierpienia i bólu. O, drodzy bracia i siostry, takich cierpień nie mamy, jak starożytni godni mieli. Ale mamy różne cierpienia, różne przeciwności, którym musimy się przeciwstawić w Duchu Pańskim. Tak jak Józef. Pamiętamy, co o nim jest powiedziane. Błogosławieństwo otrzymał od swojego ojca specjalne, od Jakuba. I pamiętamy, jak to wszystko się spełniło, że został najpierw uwięziony, bo był posłuszny Bogu i wierny. Ale potem Pan wywyższył go i stał się zastępcą Faraona po prostu. To cierpienie, które znosił i wierność Bogu w tym cierpieniu, mimo fałszywych oskarżeń, mimo prześladowań, ba, nawet jego bracia właśnie go sprzedali do Egiptu, ba, nawet chcieli go zabić wcześniej. Ale Pan nie dozwolił na to. Popatrzmy, jakie błogosławieństwo z tego wyniknęło. Tak samo, jeśli będziemy tak wierni, jak był Józef, tak wierni, jak byli wszyscy starożytni godni, znosząc prześladowania dla sprawiedliwości, dla prawdy,
żeby w niczym nie pogwałcić sprawiedliwości, najdrobniejszej nawet rzeczy, żeby nie być nikomu niczego winnym. Mówimy w postanowieniu porannym, że będziemy wierni Panu, prawdzie, braciom i wszystkim, z którymi mamy do czynienia. I to nie tylko w wielkich, ale i w małych sprawach życiowych. W małych sprawach. A więc nie możemy pozwolić sobie na naruszenie sprawiedliwości. Sprawiedliwości. Sprawiedliwości Bożej. W najdrobniejszej nawet rzeczy. Nawet złamanego grosza wartej rzeczy. Nigdy nie pogwałćmy sprawiedliwości. I drodzy bracia i siostry, jeśli tak będziemy czynić i będziemy musieli z tego powodu znosić prześladowania i cierpieć dla sprawiedliwości, mamy świadectwo Ducha Świętego, piąte z rzędu, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Szóste świadectwo to kary za przewinienia. Apostoł Paweł w liście do Żydów wspaniale to przedstawia w 12 rozdziale, od 5 wersetu poczynając, gdzie mówi, że Bóg każe nas nie w tym celu, żeby nam krzywdę zrobić. Czasem jest dobrze, jak się klapsa dostanie, bo człowiek ocknie się z czegoś, w czym był no, trochę nieprzytomny, powiedzmy tak sobie. Jeśli to boli, to nie dziwmy się, bo każdy klaps boli. Ale co Bóg uczyni wtedy? Dobro dla nas. Okazuje nam swą miłość, swą dobroć. Bo któryż jest syn? Jesteśmy prospektywnymi synami Bożymi. Będziemy mieli synostwo później, gdy przyjdzie na to pora. Rzeczywiste. Ale teraz Bóg przyjmuje nas jako prospektywnych synów. A więc gdy nas karze i zaboli, to nie miejmy pretensji do Ojca Niebiańskiego, ale ukłonimy się przed Nim głęboko, padnijmy na kolana i powiedzmy: dobry Panie Boże, jak dziękuję Ci bardzo, że mnie ukarałeś. Jak bardzo cieszę się z Twojej ojcowskiej troski o mnie. Jak cieszę się, że dajesz mi świadectwo, że jestem prospektywnym dzieckiem Twoim. Kogo Bóg miłuje, tego karze. I to jest szóste świadectwo, drodzy bracia i siostry, Ducha Świętego, o którym dzisiaj mówimy w naszym temacie. No i przejdźmy do siódmego, bo czas nas bardzo pogania. Tym siódmym świadectwem są próby wśród pokus, aby nie słuchać woli Bożej. Te próby obejmują sobą umysł, uczucia i wolę. Umysł, uczucia i wolę. A to sobą obejmuje siedem wyższych pierwszorzędnych łask, 17 niższych pierwszorzędnych łask, to znaczy 10 zwróconych ku sobie samolubnych i 7 łask społecznych. To obejmuje sobą 17 drugorzędnych łask, a więc tych, które są skierowane
do nas, do naszych potrzeb, prawda? Jako łask, które oczywiście są potrzebne w charakterze, ale powinny być kontrolowane przez wyższe pierwszorzędne łaski. Nigdy o tym nie zapomnijmy. No i 10 łask samolubnych, niższych pierwszorzędnych oraz 7 łask odnoszących się do nich społecznych. I 12 łask trzeciorzędnych to obejmuje sobą. To wszystko, co było w Chrystusie. I to wszystko jest teraz próbowane przez Pana wobec nas. Gdy rozwijać będziemy to podobieństwo do naszego Pana i będziemy już bliscy krystalizowania charakteru, to przyjdzie wiele sprzeciwów. Przede wszystkim ze strony przeciwnika naszego. On będzie starał się pokazać każdemu z nas, tu upadłeś, w tym nie dopełniłeś obowiązku, w tamtym nie uszanowałeś boskiego zarządzenia, tutaj miałeś usłużyć, a nie usłużyłeś. Popatrz, kiepsko z tobą. Nadzieja twoja, nie miej już takiej nadziei, jak miałeś do tej pory. Po prostu jesteś już coraz bardziej do niczego. Co to jest? Co przeciwnik usiłuje uczynić wobec nas? Zniechęcić nas. Zniechęcenie jest to najwyższej rangi broni przeciwnika. I drodzy bracia i siostry, nie pozwólmy w tym 7 punkcie, aby odstąpiło od nas to świadectwo Ducha Świętego. Ze wszystkich sił walczmy. Niech nasza odpowiedź na każdą pokusę, żeby przeciwstawić się woli Bożej w naszym poświęceniu, żeby poddać się zniechęceniu w jakiejkolwiek formie, niech nasza odpowiedź będzie zawsze jedna. Idź precz, szatanie. Samemu Bogu będę się kłaniał i Jemu samemu, tylko Jemu będę służył. Nie myślmy, że służba wobec świata w jego służebnych potrzebach, wobec ciała w jego służebnych potrzebach, wobec naszych ziemskich przyjaciół, ziemskich rodzin i tak dalej, jest najważniejszą i że o tę służbę chodzi Panu Bogu. Nie. Pan chce, żebyśmy służyli Jemu samemu i tylko Jemu samemu. I dlatego zawsze odrzućmy pokusy szatana, abyśmy to 7 świadectwo Ducha Świętego mogli uznać, jest nasze, mamy je, radujemy się tym. I drodzy bracia i siostry, niechaj dobry Bóg nas wszystkich w tym pobłogosławi. Nie tylko tutaj na tej konwencji, ale w naszym codziennym życiu. Obyśmy byli wszyscy zwycięzcami na chwałę Panu. A Jemu niech będzie chwała, cześć i uwielbienie i teraz, i w doskonałym posłuszeństwie, w doskonałości.
przez Jezusa Chrystusa i pod Jezusem Chrystusem na wieki wieków.